Droga serwisowa łącząca dwie drogi wojewódzkie 652 i 53 miała powstać wraz z obwodnicą miasta, ale tak się nie stało, choć suwalski samorząd nieodpłatnie przekazał na rzecz Skarbu Państwa grunt pod ten trakt. To, co powinno być zrobione w ramach budowy obwodnicy Suwałk, a tego Państwo nam nie zrobiło, no jeszcze proszę wojewodę, żeby nie musiał kupować od wojewody gruntu pod budowę tego łącznika, bo przekazaliśmy w darowiźnie dla Skarbu Państwa grunty po to tylko, żeby Gdaka mogła wybudować tam tą obwodnicę i tam w podbudowie ten łącznik. No a teraz nie mam jeszcze odpowiedzi od wojewody na temat przekazania nam tego gruntu, ale jestem dobrej myśli. Jeśli grunt wróci do rąk pierwotnego właściciela, droga powstanie i to dość szybko. Po rozmowie z przewoźnikami, a w zasadzie właścicielami kopalń, podpisałem wraz z gminą porozumienie, na mocy którego to porozumienia, to tydzień temu stało się, ci przedsiębiorcy wybudują warstwę jedną i drugą, dwie warstwy asfaltowe tam pojawią się i mam nadzieję, że do końca listopada na tym łączniku, a dla nas, dla samorządów miasta i gminy zostaje tylko ta warstwa ścieralna, które to będziemy tam chcieli w przyszłym roku wykonać. W planie budżetu na 2020 rok umieszczono 300 tysięcy złotych na wylanie ostatniej ścieralnej warstwy drogi. To jest dowód, szanowni państwo, że też ta społeczna odpowiedzialność biznesu, że przedsiębiorcy są w stanie zrozumieć naszą sytuację i pomóc, nie? Ale robią to również z myślą o swoich korzyściach, bo wtedy będzie świetny skrót do węzła Zachód, nie będą musieli nadrabiać drogi, a każdy kilometr przebiegu, chociażby wywrotki 30-tonowej, to są realne pieniądze, duże pieniądze. Nie po raz pierwszy przedsiębiorcy dokładają się do inwestycji infrastrukturalnych. Przykładem może być tu pas startowy lokalnego lotniska.